Nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko, ale Shane Parrish powiedział kiedyś: jedno to dostać to, co się chce, ale drugie to chcieć tego, co warto jest mieć. Skąd przeświadczenie o tym, że wszystko to, do czego dążysz, jest czymś, do czego powinieneś w ogóle dążyć? Czy nie ma bardziej wartościowych rzeczy do robienia niż przeglądanie Instagrama i myślenie o tym, czego tobie brakuje w życiu? Moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem jest czytanie dzieł takich jak Stoicy, Seneki, Marka Aureliusza, o którym mówiłem na początku, Epikteta, dzieł o Katonie na przykład. To są rzeczy, które wniosą coś wartościowego w twoje życie. Mów co chcesz, ale moim zdaniem znacznie lepszym wzorem dla każdego mężczyzny był chociażby Marek Aureliusz czy Seneka, niż taki chociażby Andrew Tate, który jest psychopatą, najogólniej mówiąc. Ale nawet sam Andrew Tate miał coś wartościowego, co powiedział. Jeśli mnie pamięć nie myli, mówił on: posiadanie rzeczy nie jest zabawą, zdobywanie rzeczy jest zabawą. I tutaj bym chciał to skontrastować z czymś, co powiedział dr Robert Sapolsky z Uniwersytetu Stanforda, jeśli się nie mylę. Dopamina nie dotyczy dążenia do szczęścia, lecz szczęścia wynikającego z dążenia. To jest bardzo istotne w dobie mediów społecznościowych, gdzie cały czas widzimy coś więcej, co możemy mieć. Jesteśmy bombardowani reklamami o rzeczach, jakie możemy kupić, albo widzimy życie osób, jakie też chcemy mieć. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Ja o tym sobie mówię praktycznie każdego dnia. Nigdy nie przestaniemy chcieć więcej. Musimy nauczyć się dostrzegać tego, że to, co mamy dziś, to, co jesteśmy, jest wartością samą w sobie. Ponieważ nigdy, i to absolutnie nigdy, nie znajdziemy się w sytuacji, w której uznamy: to mi już starczy. Nie, zawsze będziemy chcieli więcej. Jest tutaj pewna przypowieść indyjska, której dokładnie nie pamiętam, ale opowiem ją mniej więcej z zachowaniem sensu. Kiedy ludzie byli tworzeni przez bogów, umysł był wzięty od sowy, siła od niedźwiedzia, wzrok od ptaków i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli się nie mylę, puenta była tam taka, że nie było zwierzęcia, które dało nam serce, dlatego mamy tam pustkę i zawsze będziemy dążyć do tego, aby mieć więcej i pożądać więcej. Skup się na tym, jakie postawy życiowe oglądasz, do czego dążysz. Czy dążysz do tego, co widzisz w internecie, co jest sztuczną personą danej osoby? Czy może sięgasz po książki znanych, cenionych autorów, takich jak stoicy, psychologowie, psychiatrzy, i na podstawie tego opierasz to, co jest istotne w życiu i to, do czego chcesz w nim dążyć? Zastanów się nad tym, do czego dążysz i czy to, do czego dążysz, jest czymś, do czego warto jest dążyć, tak jak mówił Shane Parrish. Następny punkt, jaki warto jest omówić, to metafory i filozofie w życiu. Problem z mediami społecznościowymi jest taki, że każdy może się tam wypowiedzieć i każdego możemy tam zobaczyć. Oczywiście pytanie brzmi, czy jest to osoba, której warto jest słuchać i w jaki sposób możemy się o tym w ogóle przekonać. Problem z młodymi ludźmi, czy jeszcze młodszymi ode mnie, jest taki, że jeżeli nie czytasz książek, jeżeli nie czytasz uznanych, cenionych autorów, którzy przez tysiąclecia byli studiowani, jak, nie wiem, Arystoteles, Platon, Sokrates, Seneka chociażby, jeżeli nie znasz tego typu osób, nie jesteś w stanie nawet zróżnicować tego, czy osoba, jaką słuchasz, jest kimś, kto jest naprawdę wielki i wartościowy. Moim zdaniem jest w dzisiejszym świecie wielu, wielu wartościowych autorów, których warto jest znać, jak chociażby dr Jordan Peterson, jak profesor Andrew Huberman, jak dr Anna Lempki, jak dr Peter Attia, jak nawet Joe Rogan, który gada o kosmitach i jaraniu marihuany. Jest też mnóstwo trochę starszych osób, jak Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Aleksander Sołżenicyn, Fryderyk Nietzsche, jak Fiodor Dostojewski, Michał Bułhakow. Jest pełno osób, które mają wartościowy przekaz. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.